W przestrzeni nieba jest pole dla słońca, morze dla księżyca, chmury dla sztormu i gwiazdy, którymi śpiewa cisza. W przestrzeni nieba są ścieżki ptaków, rzeki powietrza, ogrody światła rozkrzywiające się w dzień i rozrastające nocą. W przestrzeni ziemi kłaniają się wzgórza, wzbierają wody i otwierają nasiona. Ślimak zwija się w muszle, ptak wprowadza do gniazda, a ja wchodzę do mojego domu. W przestrzeni mojego domu spaceruję, biegam, tańczę i stoję w bezruchu, oczekując otwarcia następnego pokoju. A tu, w przestrzeni mojego snu, widzę całą ziemię i całe niebo. Tam, gdzie się spełniają sny. Where the dreams come true. Droga do domu nie należy do łatwych. Osiągnięcie spokoju i poczucia spełnienia nie wszystkim są dane w pełni. Czy można tę drogę nazwać przyjemnością? Chyba nie. Najbardziej trafnym określeniem tej drogi byłoby doświadczanie, by dojrzeć. Dojrzeć do zrozumienia, że dom jest przystanią strudzonego wędrówką przez życie i kuźnią dziecięcych i młodzieńczych marzeń, po które sięgamy później jako dorośli, poprzez podróż w głąb siebie i wokół zewnętrza własnego ciała, podejmując wyprawę w świat. Mówi się, że na odważnych świat czeka z otwartymi ramionami. Coś w tym jest, szczególnie gdy to właśnie odwaga sięgnięcia po swoje sny jest kluczowym elementem spełnienia. Okno. Magiczna brama. Zawsze kojarzy mi się z portalem łączącym to, co we mnie, z tym, co w innych. Ile razy widzimy ludzi wychylających się z okna, łapczywie chłonących życie na zewnątrz z tęsknotą w oczach. Ilu z nich odważyłoby się wskoczyć w nurt wody życia bez oglądania się na konsekwencje wynikające z wpojonych nam od dziecka zasad moralnych, religijnej ideologii czy oczekiwań społecznych co do ich osoby. Wolą siedzieć w oknach, nieszczęśliwi, ale za to otuleni w poczucie złudnego bezpieczeństwa, jakie te zasady stwarzają. Tak naprawdę tylko indywidualiści sięgają za klamkę, otwierając okiennice i jak uskrzydlone ptaki wyskakują z gniazda, by rozpocząć swój lot, do którego są stworzeni, acz nieprzygotowani. Otwierają się na odczuwanie nie tylko fizycznych doznań oferowanych przez bodźce świata spoza okna, ale także gamy uczuć, które pojawiają się z każdą powstałą w głowie myślą. Oni żyją pełnią, w której wszystko jest możliwe, bo każde działanie jest stymulowane wiarą we własne sprawstwo. William Butler Yeats tak pięknie przekazał obawę każdego z nas przed realizowaniem swoich marzeń, które tak dla nas są wielkie, a dla innych nie znaczą nic albo doprawdy niewiele. Lecz biedny jestem, me skarby w marzeniach, więc ci rzuciłem marzenia pod stopy. Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach. Zaś słowa Goethego i Józefa Konrada zawierają motywację do działania. Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zabiera w sobie geniusz, siłę i magię. Iść za marzeniem. I znowu iść za marzeniem. I tak zawsze. Aż do końca. Waldemar Łysiak skutecznie pomaga nam dojść do zrozumienia, że z marzeń nie należy rezygnować i odkładać na potem. Jego książka MW jest synonimem otwartego okna. Uleczy cię czas. Ta wszystkożerna świnia. I staniesz się kaleką.
Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem. Ganek. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. Tu otwieramy drzwi marzeniom lub je za sobą zamykamy. Tu wycieramy buty z błota, którymi zostaliśmy obrzuceni. A na ganku miotły. Przegonią intruza, zamiotą piach, którym wicher w oczy sypnął. A gdy zajdzie taka potrzeba, to i w ciekawe miejsca ze świata wyobraźni podrzucą. Śnij więc. Nie pozwól cieniom przeszłości zagościć we wnętrzu twojego domu. Tu jasność i czystość, a pajęczyny z dawnych koszmarów już tylko ochronę zapewniają, oplatając intruzów wnioskami z poprzednich doświadczeń. Śnij. Niech marzenia pozwolą dłoniom na swobodę nie zaciskania się w pięść gotową do porachunków. Śnij. Świat baśni